Dobra, ja ponownie nagrywanie uruchomiłem. Okej, 30 na stealtha. Dobra. Słuchaj, biegniesz. Z takim szczupakiem razem z parówczakiem się wbijacie. Te twarde sztaby złota zamknięte w skrzyniach. No i szeleszcząc trochę tą płachtą, która się znajduje na tym wozie, przesuwa skrzynkę trochę, jedną, drugą, trzecią, tak żeby zrobić trochę miejsca, no i między tymi skrzynkami znikasz. Chwilę później dosłownie słyszysz ten kopyt, które dochodzą od strony kopalni. No już słyszysz janczarów, którzy krzyczą, że żeby się zatrzymali, czy widzieli tutaj może jakiegoś uciekiniera, mały z psem. Gdzie on mógł pójść, co tam się dzieje, trudno, trzeba szukać dalej. Chwilę później oni odgalopują, a wóz rusza dalej. Oni odgalopowują w stronę obozu tej kopalni, czy dalej szukają mnie? Trudno powiedzieć, bo jesteś ukryty. Ja chwilę jeszcze odczekam, tak z 5 minut. Wiesz co, po tych 5 minutach sceneria trochę się zmienia. Jest trochę bardziej wypoiście, ale zacząłeś na przykład słyszeć ptaki. Wcześniej nie było słychać. Ile janczarów pilnuje? Szum liści też. Okay, czy jestem w jakimś lesie? No wiesz co, na dzień dobry było dwóch janczarów plus woźnica. Musiał się wychylić z tej plądy. Teraz zobacz. No. Czy jak odsłonię te prześcieradło, to coś zobaczę? Tak, myślę, że tak. Zdarza to, nie? Jeśli tam wychylasz, patrzysz. W janczarów nadal pozostało dwóch. Oni tym razem po prostu trzymają broń w pogotowiu. No i jest jeszcze woźnica, nie? Woźnica to jest jakiś cywil? Tak, to jest cywil. To jest, nie wiem, Pablo, który miał pecha i został wciągnięty jako przewoźnik złota z nielegalnej kopalni. Pewnie ci janczarzy są przed wozem, nie obok. Tak, są przed. Na koniec. Dobra, przed. To ja próbuję się zakraść do tej woźnicy, zasłonić mu ręką usta i szepnąć mu do ucha, żeby nie odjeżdżał i żeby się nic nie stało. Dobra. Ale ja myślę, że to byłby w takim razie jakiś rzut na dyplomację albo coś podobnego. Bo trudno tak naprawdę powiedzieć, z kim ten woźnica się trzyma też, nie? Persuasion? No, persuasion. Gorzej, że nic nie mam w skillach socjalnych. No, 8. Wiesz co, no on jest trochę przestraszony teraz. I mu wymskł mu się. Zobaczymy, czy janczarze zareagowali na to? No ja myślę, będzie. Że mogliby jednak zareagować, nie? No. Cyk. O! Gusi są. Nie słuchają tego, co dzieje na wozie. Patrzą się gdzie indziej. Dobra, ale ten woźnica jest... trochę stara się wyrwać jednak, wiesz? Ja, on jest po ich stronie. Dobra, no to ja spróbuję plan B. Bo te konie są jak przypięte do tego wozu. Wiesz co, ja nie znam się na tym. No ale tak na tym rysunku w kopalni widzisz, są tutaj dwie nie wiem, dwie belki, tak? Do którego są potem na końcach tych belek przymocowane te konie. Myślałem, że mi uciekły. Dobra, no to woźnica się wyrywa, to będzie plan B w takim razie. Chcę, żeby puścił za to, co się trzyma konie, nie pamiętam jak się to nazywa. Uzdę? Tak, i po prostu go strącam. Znaczy nie chcę go zabić, tylko tak strącam, żeby się przewrócił po prostu na ziemię. Dobra, no ale wtedy podczas strącenia na pewno krzyknie, nie? No tak, i wtedy będę chciał podjąć walkę z tymi janczarami. Dobra, to przejdźmy może w takim razie na scenę. Cyk, no i jeszcze bym cię musiał przerzucić.
No, co prawda nie ma tu jakoś za bardzo drogi, takiej wyraźnej. Ale już tutaj na przykład mamy taką dróżkę, a raczej polanę. I myślę, że to jest najlepsza reprezentacja tego tutaj, jakbyśmy się pojawili. Ty na wozie. Tutaj na takim wozie sobie tam z parówczakiem siedzicie. No i jeszcze janczarzy, nie? Halo, halo, gdzie są konie? Koń wierzchowy. Jeden koń wierzchowy, drugi koń wierzchowy. No, ale może bez tego. I janczar. Jeden janczar, drugi janczar. To co, rzucamy na inicjatywę, nie? No i ładnie się złożyło. Nawet ta tura wygląda dokładnie w ten sposób. Czyli ty pierwszy. Ja nie mam okazji, żeby podjąć walkę wręcz z nimi, więc ciągnę jedną z moich flaszek i rzucam płynem w jednego z janczarów. Wiesz co, ja ich przesunę, bo oni tak raczej nie stali. O, co ja robię? Ciekawe. Dobra, lewy, prawy. Lewego. Lewego. Dobra, co to robi? To jest Guiding Bolt zwyczajny z D&D. Dobra. Guiding Bolt, 17 na trafienie. I 16 obrażeń. No to na dzień dobry Audien. ściągasz tego jęczar. Nie, on musi rzucić jeszcze chyba na coś, nie? Nie, to jest zwyczajny spell, taki, że rzucam na hita. Jak przewyższa, to zadaję mu damage radiantowy. I on ma po prostu, mam na niego ataki advantage, jak wsiadł od niego. Dobra, ale adwenty, nie adwenty, że odpada przy 16 radiant damage'ach. No teraz byłby on, ale on już nie jest. No i drugi Janczar, no nie podjedzie, bo mu koła przeszkadzają, więc strzeli po prostu do ciebie z muszkietu. 10 raczej nie trafi. Nie, jakoś się uchylam. No a potem postara się podjechać. Nie wiem, powiedzmy tutaj boczkiem na koniu. No i będzie za chwilę atakował Merę. Twoja kolej. No to ja będę chciał podejść, się przesunąć i będę spróbował go dwa razy w stoi uderzyć. Bez tego bonusowej akcji, przeszło się na tak. Dwanaście, 15 trafia. To na pewno. I dwa ataki w sumie ostatecznie też wykończą tego jęczara. Okej. To było jęczarów dwóch. Teraz nie ma ani jednego. Ja chciałbym spróbować z parówczakiem uspokoić te zwierzęta. Konie. No, to by się przydało, bo te konie właśnie są bardzo teraz zdenerwowane, wierzgają. Myślę, że ten powóz, nawet jak karuzela, jedzie dalej. Ja Nie ma bym teraz przecinał więcej co Animal Handling chce. z parówczakiem. Jasne. To jest mój. To jest parówczak. Słuchaj, ty próbujesz ciągnąć za to, za te lejce. Próbując uspokoić te konie, jakoś je opanować. Ale to paruszek, który skacze na jednego, potem na drugiego, szczeka im do uszu, przywracając do porządków, ogarnia je, one wracają do takiej, zatrzymują się
Nadal nerwowe, ale już nie panikujące. O, to ja muszę je zatrzymać. Czy mi ta trasa kompletnie coś przypomina? Czy ją gdzieś widziałem? Uchodziłem na niej. Wiesz co? W podobnym miejscu może już byłeś. Jest na to szansa, ale de facto wy dopiero z Armią Rewolucjonistów przybyliście do tego terenu, więc też trudno powiedzieć, czy na pewno to tak jest, czy może raczej ci się zdaje, ponieważ w którymś momencie każdy raz wygląda tak samo. Wiesz, ty jesteś z załogi piratów, to wam bardziej chyba odpowiada morze. Pewno. Czy jest tu jakiś może zjazd, żebym do krzaków ten wóz zaparkował? Się zorientował pierwsza, potem gdzieś pojechała. Żeby Tak, się. na pewno. Zdecydowanie da radę gdzieś tym wozem zjechać na bok. Może nie całkowicie go ukryć, ale na pewno z tej dróżki, na którą teraz wjeżdżasz, no, go zdjąć, upewniając się, że nie będzie już aż tak widoczny. No ja chciałbym zeskoczyć z tego wozu i jakoś jeszcze w czasie zakryć te ślady skrętu. No dobra, no to nie wiem, czy chcesz na to rzucić, czy nie. Myślę, że nie musisz, żeby ukryć ten ślad skrętu. Faktycznie okazuje się, że wyżłobienia przy tak ciężkim ładunku tego wozu są spore. No i gdzieś tam próbujesz to zakryć. Daj radę w miarę. Problem polega na tym, że przez faktycznie całą tą drogę widać takie dwa ślady równoległe ku wozu. No i jeszcze ciężko ciśnięte kopyta, jakby konie ciągnęły ciężki ładunek, co jest po części prawdą. Kiedy już zakryłem, chciałbym zobaczyć, co jest w tych ładunkach. Czy naprawdę to jest złoto, czy też szkło, takie co miałem na rysunku. Słuchaj, otwierasz, widzisz złoto. Jak otwierasz pierwszą skrzynię, widzisz złoto. Złoto jest znaczone oficjalnymi pieczęciami. Ojej, jak się nazywało to państwo? Adiksandi? Bodajże tak. Królestwa Adiksandi. No, ale same skrzynie już znaczone w ten sposób nie są. Okej. Skrzynie są bez żadnych znaczeń. Jest jedyny mały dopisek, że cała zawartość ma trafić do Don Rafaela. Dobra. Czy mogę jakoś spojrzeć na percepcję, wypatrzeć jakieś takie wysokie drzewo, które mógłbym się spiąć i z niego zobaczyć może jakiś okoliczny teren, który rozpoznam? No wiesz co, no jesteś w lesie, tu jest sporo drzew. W końcu gdzieś udaje ci się na pewno znaleźć to wyższe. No ale jeżeli chcesz wejść ponad korne drzew, powiedziałbym, że rzut na climba byłby wskazany. Dobra, to rzucę. 25. A to akrobatyka. A, nie ma climba. No, zawsze mi się to myli. Jest atletyka i akrobatyka, to No wspinanie. akrobatyka, to raczej, bo musisz być zręczny. To masz rację. Bez problemu wchodzisz. Rozglądasz się dookoła. Widzisz górę. Musiałbyś ją trochę objechać, żeby z powrotem dotrzeć do miejsca, gdzie Armia Rewolucjonistów wykonuje swój marsz. Przeciwną stronę. Las się kończy i otwiera się na przepastną równinę, na której znajdują się spore ilości domki porozrzucane na całym tym terenie. Widzisz gdzieś pasące się bydło, ktoś tam
Na pewno hoduje jakąś pszenicę, bo łany zbóż uginają się delikatnie pod wiatrem. Dobra, dobra, no to z tego co wnioskowałem, to muszę objechać wszystko, żeby trafić tam, skąd przybyłem. No, tak połowę tej góry byś musiał objechać, nie? No dobra, a czy jest tam jakaś taka droga zwyczajna, czy musimy przez pola? Wiesz co, no ty nie będziesz wjeżdżał na tą równinkę. Ty będziesz jechał przez las w głównej mierze, potem dopiero się jakoś on tam rozrzedzi. Ale tak patrzysz, to gdzieś tam dostrzegasz drogę między tymi wszystkimi drzewami. To schodzę i będę się starał ruszyć w tamtym kierunku. Jasne. Schodzisz na dół, wsiadasz na wóz, bierzesz te konie, lejce, heja! Ruszasz przed siebie i droga jakoś ci mija tak naprawdę. Gdzieś po drodze, powolutku poruszając się, mijasz jakiś wóz inny, który przejeżdża obok ciebie. Ludzie cię pozdrawiają, a dzień dobry, dzień dobry. Gdzieś tam jakiś kupiec idzie z ciężką torbą pełną różnego rodzaju gadżetów, które gdzieś chciałby sprzedać. Pyta się, czy możesz go podwieźć. Ty odpowiadasz, że... Chcesz w jakim kierunku? No, ja pana, ja jadę w tym samym kierunku co pan. To biorę go na przyczepę. No i Znaczy się... obok mnie, żebym miał jego widok. No jasne. No i wiesz, on się tam gdzieś rozgatuje, pyta się, co tam ciekawego wieziesz. Przesyłkę. No, taka spedycyjna, rozumiem, że pan tutaj działalność uprawia przez pana. No tak, o pracę. A pan co sprzedaje? O, ja sprzedaję wszystko. W tym sezonie sprzedaję przede wszystkim buty. Oraz rękawiczki. W przyszłym sezonie mam zamiar sprzedawać, jak dobrze pójdzie, płaszcze przeciwdeszczowe. Bo ja chciałbym, żeby nie zwracał uwagi na ten pakunek, być zaciekawiony rękawiczkami, będę chciał jakieś kupić. Jeśli Nice. najtańsze. No. Wiesz co, on prosi się, żebyś się zatrzymał, rozkłada ten cały sprzęt, pokazuje ci, a te są takie jedwabne, a te są takie bardziej konopne, a te kolorowe, a te są szare, a te lepiej zdobione. A te to babcia uszyła i widać, że to uszyła babcia, bo jak je tak dotkniesz, to wtedy one są wtedy takie delikatne i takie milsze dla dłoni. To pan da te szare. Szare, surowe, proszę bardzo. Tak, ile to będzie kosztować? 500 beli. Szczęście tu mam. No to daję mu 1000, żeby już był zadowolony podczas drogi. O, to jeszcze panu babuśki rękawiczki dorzucę. No, dziękuję. Tam jako prezent komuś. Mam siada, bo ja muszę być szybko, strasznie z tą przesyłką. Priorytet. Tak, oczywiście. Słuchaj. Tak jedziecie dalej z tym gościem. No i pojawia się pewien problem. Bo przez drogę, na której jedziecie, z naprzeciwka jadą janczarzy. Przejdźmy może sobie na tą dróżkę. Już jesteś w miejscu, który rozpoznajesz. Ale tych kłód oczywiście tutaj nie ma. No ale jest za to ten wóz. No i ty sobie przez tą dróżkę jedziesz, gdzieś tam z parówczakiem na plecach obserwującym, a z dołu jeden koń, drugi koń, trzeci koń, czwarty koń. I jak na złość, na każdym z tych koni siedzi janczar. I przyjeżdżają obok. A raczej jadą w twoim kierunku. Jak
Obi-Wan mu kaptur bardziej na twarz, żeby mi zasłonił. I będę próbował jak nigdy nic przejechać po prostu. Albo próbuję ich przepuścić, zjadę na pobocze. Jasne. Ja bym chciał zobaczyć, jak zimną krew dasz radę zachować. Rzutu na zimną krew na pewno tutaj nie posiadamy. Nie, no. No ale pytanie, czy dałbyś radę na przykład taki rzut sam zaproponować? Czy to To mogłoby być zepsute? jedynie to jest chyba blef, nie? Znaczy na zimną krew w sumie, to nie jest blef. A może percepcją, czy po mnie widać? Coś Wiesz kombinuję? co, to oni mogli rzucić na percepcję, jak O już, właśnie. ale ja bym na przykład proponował ci rzut na przykład na Wisdoma, żeby mentalnie zachować, rzut saving throw, W żeby sumie to zachować jest zimną dobry krew. pomysł. No jakbyś tak rzucał, no to ja myślę, że taką czternastkę byś musiał wyrzucić. Dobra, no to rzucam. Mam 12% szansy na to. A, nie, prześladuje mnie dzisiaj ósemki. No jadą, jadą. No ale może oni się nie skapną, że po tobie widać. Zobaczmy. Jakbym wziął Janczara i Janczar by mi rzucił na percepcję, to on też nie widzi, że ty, że po tobie widać, wiesz? No i tak chłopaki przejeżdżają. Przejeżdżają. Blisko było. Zobaczyli, że mam rękawiczki bez licencji. Wow, mogłoby być kiepsko. No, dla mnie też. Czyli też bezlicencyjny ten transport. Nie, ja mam licencyjny, ale przewożę kogoś, kto sprzedaje bez licencji. Ten pies? Sprzedaje bez licencji? Ty sprzedajesz bez licencji, przed chwilą powiedziałeś. To ja, ale nie myślę, że. Nieważne, nieważne, nieważne. Ja nic przecież nie powiedziałem, wszystkie moje towary są legalne. Jedźmy dalej. Dobra. To ja Słuchaj. biorę. Jedziemy. Ja, no oczywiście. Dobrze, dalej. Jak byś chciał się go pozbyć, zanim odbijesz w stronę armii rewolucjonistów? Czy nie chcesz się go pozbywać? Bo tak widzisz, że gościu za bardzo zsiadać nie chce póki co. Ja bym chciał spytać, dokąd dokładnie jedzie. Dopytać Do go. następnego miasta. Kurczę, ja nie wiem, gdzie jest następne miasto. No. To może być kłopot. Dobra, daję specjalną misję porywczakowi, żeby przy obozie spróbował sabotować koło, żeby jakoś pękło. Żeby coś w nie wsadził i żeby zrobić taki nacisk, żeby po prostu wypadło. O, jasny gwint. Dobra. Myślę, że parówczak zrobi najprostszą rzecz, jaką może, czyli wybiegnie z wozu, pobiegnie w las To też jest dobry pomysł. i weźmie najgrubszą i najcięższą gałąź, jaką da radę znaleźć i spróbuje między szprychy koła tego wozu je wsadzić. Dobra. Bo ja mogę powiedzieć do porówczakowi, bo ja umiem z nim rozmawiać. Tak, oczywiście. Ja myślę, że to jest, myślę, że najlepsze rozwiązanie. Bo drugą rzeczą to jest to, że parówczak rzuci się na to koło, ale to nie wiem, co mogłoby się potem stać. No więc widzisz, jak pies tam gdzieś znika, to bierzesz, krzyczysz gdzieś za nim: parówczak, wracaj! Parówczak! On ostatecznie wraca z gałęzią i twój pasażer: o, niech pan się zatrzyma, bo on zaraz walnie tą gałęzią w koło. Momencik, momencik, momencik. I jak walnęło, to parówczaka podrzuciło do góry przez tą siłę tego uderzenia. Całym wozem zatrzęsło i taki bardzo zły, ale to bardzo zły dźwięk trzaskanego drewna się rozległ. To ja próbuję konia zatrzymać. No, on od razu stanął też. I wysiadam i zobaczę, co się stało. Słuchaj, no parówczak dał radę zatrzymać wóz. Tak jak są w kole
Ojej, co jest w kole? Szprychy. Tak jak są szprychy w kole, to widzisz, że tak z pięć chyba z tych szprych jest rozłamanych. Jak patrzysz pod wóz, to ta oś, na której były tylne koła połączone ze sobą, też poszła drzazgi, pękła w połowie, jak się drewno po prostu zaczęło kręcić zbyt mocno i trzeć o siebie. Ja musiał podejść do Porówczaka. No, on tak patrzy na ciebie zadowolony. Szefie, udało mi się, dałem radę. Ja mu tam mrugam okiem i próbuję go okrzyczeć, tak udając. I będę się nachylał do niego, i żeby pobiegł już do obozu i kogoś zawiadomił, a ja popilnuję tego obozu. Szefie, wysyłasz sprzeczne sygnały, ale wiem, o co chodzi. Ruszam. Słuchaj, wybiega Parówczak, poszedł dalej w las. Oj, to pada niego, nakrzyczał, może już nie wrócić. I dobrze, dosłali mi wóz i teraz nie wiem, jak dotrzeć do miasta. To może z panem poczekam. Tutaj zbójcy, wilcy grasują. To raczej nie ma sensu, bo tu będzie aż dzień minie. Bo tu będzie mój kolega za 2 dni jechał z swoją dostawą, więc mi przywiezie, może jakieś koło mnie podrzuci do miasta. Pan Ale może się już udać, bo to jest do... O swoje miasto jest chwilę drogi, panie, godzina ale jak stała. podrzuci? Jak pan nawet nie wie, jak go powiadomić? Ale on tu będzie przyjeżdżał tą samą trasą za 2 dni i podrzuci potem do miasta. Lub jakiś Janczar może przybiegnie, przyjedzie tutaj na zwiad. Nie No wiadomo, to co się stanie. oni panu to dopiero prędzej zabiorą. Albo nie może ten dostać, bo pan ma bez licencji rękawiczki. No ale w Jak lesie licencji nie sprawdzają. przyjadę mięczarze. Wie pan co? To ja pójdę, bo to takie 2-3 godzinki jeszcze do wioski powinno być. To ja pójdę, tam poproszę o pomoc, to może ktoś tu przyjedzie, panu pomoże, co? O, bardzo dziękuję. O, dobrze, dobrze, dobrze. To ja ruszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I że on zsiada z tego wozu tym plecakiem. Ejo. Krok za krokiem idzie, rusza. W dalszą stronę. A po pół godzinki przebiega na pewno Parówczak i ciągnąc za nogawkę, nie wiem, myślę, że chyba magmę, no, sprowadza pomoc. Myślę, że wspólnymi siłami dajecie radę jakoś ten wóz opatrzeć, może jeszcze wymienić się tak, żebyś ty. Bo chyba jesteś szybszy od magmy. Nie, Pobiegł do magma jest obozu. chyba szybszy. Tak? No jeden z was na pewno po raz po kolejny pójdzie do obozu, zgarnie tam jakieś koło odwozu, jakiegoś cieśle, czy kogoś innego, żeby tą ośkę też na szybko naprawił. I zanim pojawią się no, eksperci z lawetą z sąsiedniego miasta, to wy zdacie radę już odbić w stronę obozu rewolucjonistów. Dojeżdżając do niego i tam zatrzymując się, i myślę, że nawet kończąc ten twój mały zwiadzik, który kończy się bardzo owocnie, z bardzo dużą ilością kasy. No i właśnie, docierasz do tego obozu ze sporą ilością kasy. No i co teraz? Trzeba No będzie to to jest. spieniężyć. No to jest sporo gotówki. Ej, czekaj, bo nie mogę teraz obozu znaleźć. Tu jest obóz. Spieniężyć. A rewolucjoniści też się na to patrzą. I też im się oczy błyszczą jak od tego złota. My współpracujemy razem. Wspólna nasza kasa. Jakim się błyszczą. No i proponuję taki wspólny podział pół na pół w ramach tego przechowywania i pomocy z pieniężeniem tego złota. On 30% mogę im dać, no bo ja wszystko za nich odwaliłem.
Naprawdę. No ale to najłatwiejsze pół zrobiłeś, Johan. Spieniężyć to trudne pół. Jak najłatwiejsze, bo musiałem wskraść się do kopalni, No, obezwładnić kapitana, bezproblemowe. nie zaalarmować nikogo, przywieźć Pestka. tutaj ładunek bez znania wyspy. Przechadzka wieczorem po parku. A teraz to my będziemy się bronić przed trudnymi pytaniami. Skąd to złoto pochodzi, jak je dostaliśmy i jeszcze tak powoli przechodzić od jednego skupu do drugiego, żeby nikt nie zauważył z tym wszystkim. To najtrudniejsza część jest, Johan. Ale musicie się spytać kapitana. Ja nie mogę decydować. Jak Dobrze. kapitan powie, że pół na pół, to będzie pół na pół. Słuchaj, ja proponuję ci dwa rozwiązania tej sytuacji. Jedno z nich to jest rzut K50 i zobaczymy, ile oni tak naprawdę wezmą. Drugą rzeczą byłby twój rzut na Persuasion. To wolałbym D50. Dobra. Poproszę cię tutaj na rzut. 38. Czyli po rozmowach z Parym Perym skończyło się na tym, że Armia Rewolucyjna weźmie 38% całości tego złota. No i dobra, dla nas. Ja nie wiem, ile teraz macie, ale O, ja też nie. możemy założyć, że macie, że ta ilość gotówki, którą posiadacie, to będzie razy półtora. Okej. Znaczy razy Dobra. 2,5. Mamy 15 523 980. No to ja wyciągam kalkulator. 15 523 980 razy 2,5. Zrobiłem dodać zamiast razy. To jest prawie 39 milionów. No. No myślę, że tyle kasy dajesz radę przywieźć tutaj. Jak na jeden wieczór, to jest solidna stawka. I No. to jest po odjęciu ich procent, czy Po na odjęciu. czysto? Oni mają swoją jeszcze część hajsu. Dobra. Myślę, że tutaj będziemy w takim razie kończyć. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle. Nie, bardzo mi się podobało. Super. No to co? To tu kończymy. Dziękuję wszystkim widzom z YouTube'owym. Zapraszamy na kolejne sesje i do zobaczenia. Cześć, cześć.